Cześć! Witajcie przy piąteczku! Jak słyszycie po moim głosie piątek, to od razu gęba się cieszy. No i nie ma się co dziwić, drodzy widzowie. Dosyć ładnie dzisiaj. Co prawda minus 7. Więc mrozik jeszcze trzyma. Dziś ma być niby według zapowiedzi ostatni taki dzień mroźny. Jutro ma być w granicach zera. No zobaczymy. Ja idę do kurek, bo muszę jedną sprawę wyjaśnić, którą bardzo mocno komentujecie. Tutaj sobie popatrzcie, jaki bajer zrobiłem. Znalazłem starą grzałkę z akwarium. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. Na razie to rozmrażam, bo oczywiście to poidełko było na zewnątrz i calutkie mi zamarzło. No, wczoraj grzałkę położyłem na lodzie. Nawet ją tak, obciążniki jej takie zrobiłem. Tak na szybko, drodzy widzowie. Bo kabel jest delikatnie jest za krótki, więc zrobiłem obciążniki po to, żeby tutaj ta woda się grzała. No zobaczymy, czy to odpuści. Wiadomo, jak mróz nie puści, to ta grzałeczka nie da rady, ale przyspieszy to mi w jakiś sposób rozmnażanie tego zbiornika i tutaj zrobimy wodę, tak żeby miały tutaj dostęp do wody cały czas. No a teraz jestem winny wyjaśnienia. A sprawcą całego zamieszania jest ta oto tutaj kurka. O ta. Poczekajcie, pozwólcie, że spróbuję ją nagrać z bliska. Nagram ją z bliska. Bo ostatnio powiedziałem wam, że to jest zielononóżka, która znosi mi zielone jajka. I moi widzowie zwrócili mi uwagę, no ale menda ucieka. Zwróciliście mi uwagę, że to nieprawda, że zielononóżka nie znosi zielonych jajek. I tak, macie drodzy widzowie rację. 100%. Ja się zasugerowałem tym, że ja nigdy nie miałem zielonych nóżek, zielononóżek. I sprzedawca twierdził, że to jest zielononóżka. Mówię, kurczę, dobra, no to wezmę sobie. I teraz tak. Może wyjdźmy na zewnątrz. Teraz tak, żeby nie być gołosłownym. Jestem na 1000000% pewien, milion, że ta kurka, właśnie ta, którą przed chwilą wam pokazywałem, a teraz mi gdzieś... O, tam jest ta. Co mi zniknęła, tam jest. Ta kurka na 1000000% znosi te zielone jajka. Dlaczego? Otóż w momencie, kiedy ona zaczęła nieść jajka, kury były na tamtym wybiegu. Wszystkie kury nie mogły wylecieć, a ta jedyna nie mogłem jej złapać, żeby jej podciąć skrzydełko. I ona bez przerwy wyfruwała. I to była jedyna kura, która wyfruwała poza tamten wybieg. I regularnie tam obok królików na słomie miałem zielone jajka. Właśnie od niej. Więc to, że ona znosi zielone jajka, jestem na 1000000% pewien. Natomiast nie jestem w ogóle pewien, czy to jest zielona nóżka. Prawdopodobnie jest to jakiś miks. A dlaczego? Ano przyglądnijcie się temu zdjęciu, które teraz pokazuję. Tak? A teraz przyglądnijmy się jeszcze raz tej kurce. Ona wie, że czaje się na nią i mi ucieka. Ciekawe, czy ją dam radę złapać. Pewnie nie, ale... No, przyglądnijcie się jej, czy zielononóżka ma takie tutaj kropeczki? Raczej wydaje mi się, że nie. Kogut się oburzył bardzo, bo złapałem kurę, próbował mnie zaatakować. W ogóle challenge'uje mnie cały czas ten indyk. Cały czas stroszy się do mnie i próbuje mnie tutaj straszyć. Jakbym się go co najmniej bał. Zaraz go tutaj dziabnę. No, więc dzięki wielkie. Czekajcie, bo mam brudny obiektyw. No. Więc dzięki wielkie za wasze komentarze. Mieliście rację. To nie jest zielona nóżka. Zielone jajka, jakiś to jest miks. Ciężko powiedzieć jaki, bo ta kurka była kupiona na targu. Wiecie jak to jest ze sprzedawcami na targu. Co zapytacie, czy ma, to on powie, że ma. Nieważne, czy to jest to, czy nie to, on powie, że ma. I tak było w tym przypadku, patrzcie na wariata. On cały czas myśli, że ja się go będę bał. I cały czas podchodzi jak najbliżej do mnie i fuka na mnie.
Teraz się panem poczuł, bo nie ma tamtych, to jest taki cwaniak, nie? Ale żeby się to dla niego źle nie skończyło. Dobrze, drodzy widzowie, dzięki jeszcze raz wielkie za komentarze. Mieliście rację. Moja wina. To nie jest zielona nóżka. Jak jest taka ładna, kurczę, to słońce jak mi dokucza. Poczekajcie, muszę przejść tam, gdzie troszeczkę będzie zasłonięte. O, teraz. Ja myślałem, że będzie mi się chcieć kichać. Przepraszam. Dobra. Przy takiej ładnej pogodzie, drodzy widzowie, spróbujemy zerknąć dzisiaj do królików. Minus 7,5. Właściwie minus 7 już chyba było. No to nie jest tak. Nie jest tak super, nie? Ale zerkniemy do tych najstarszych, a być może zerkniemy delikatnie do tych młodszych. Tych z 1 i z 2 stycznia. A, samiczka ma z 1 lutego bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ale ona jest bardzo opiekuńcza i raczej nie pozwoli nam tutaj zaglądnąć. Chyba że zrobimy taki fortel, zaraz ją przechytrzymy. Chodź Rusia tutaj, chodź. O ty dziadu. No chodź. Mam cię. I co, taka cwana byłaś? A tu cię Maciuję nie przechytrzył. Dobra, gdzie to? Gdzie to jest to, co szukamy? O tutaj. O, są tutaj bobki. Ale co? Dwa kluseczki. Tylko dwa? Tam dalej? Nie ma. No to tylko dwa. No jest to dobra i zła wiadomość. No dobra jest taka, że... Może zacznijmy od złej. No zła jest taka, że jest ich mało, tak? No. Dwa króliki. Kurczę, na miesiąc czekania od samicy, no nie jest to dużo. Ale z drugiej strony, drodzy widzowie, no to jest naprawdę dwa ładne kluseczki wyrosną. Skąd ta szyszka? Dwa ładne kluseczki wyrosną i będą ładnie odchowane. A króliki jak na starcie mają taki bonus, jak dostęp nieograniczony do mleczka, do mamy, to uwierzcie mi, że bardzo ładnie przyrastają i naprawdę ładne z nich króliki potem są. Więc jest to plus. Zaglądniemy teraz tutaj do tej samicy, co wykot miała 17 grudnia. No to tutaj to już jest ekipa, można powiedzieć, dorosła. Trusia, nie bój się, nic tu nie zrobimy. Maluszki sobie tutaj brykają. Jak widzicie, samica no przychodzi, sprawdza, co tutaj się dzieje. Ale ona jest bardzo spokojna. Jej się nie boję w ogóle. To akurat samica mam od pana Łukasiewicza. I też popatrzcie, trzy króliczki. Trzy króliczki, więc bez problemu samica je odchowa. Ładne klusie. Powiem wam tak, nie ma co iść w ilość, lepiej iść w jakość. Moim zdaniem, mogę się mylić, może się ktoś ze mną nie zgadzać, natomiast ja wolę iść w jakość. Teraz tak, tutaj jest samiczka, jak pamiętacie, ta z wystawy z grubymi uszami. Zerknijmy, co tu u mnie, ciekawe, czy mnie dopuści, czy mnie nie zaatakuje. Zostawiłem się tak trochę bokiem do niej. A, cieplutko w gnieździe. O, jaki tam wariatunio podskakuje. Ile ich tam jest? Czekajcie, spróbuję przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie jest samica spokojna. Cztery, dobra. Nie będziemy więcej tutaj tego, bo się zaczyna złościć. Zostawimy jej tutaj. Dobrze, nie bój się. Trusia, nie bój się nic. Już zaraz. Widzowie chcieli tylko zobaczyć. No pochwal się tą swoją dziatowiną. No, tyle. Nie denerwujemy cię już więcej. Coś tam koło oka masz, poczekaj. Trawka ci się tutaj. Nie wezmę ci chyba tego. Pokaż. Nie gryź mnie. Jest, patrzcie, jakiś taki miał koło oka. Dobra, Trusia, fajna jesteś. Pilnuj sobie te dziadki, nie wiem ile w końcu mówiłem do was. 4, 5? Jakoś tak. Ponownie, jak rok temu,
dużo pustych przebiegów mam. Mimo że te samice obmacane, że tak powiem brzydko, wydaje się, że mają te młode. No ale kurde, przychodzi do wykotu i albo w cały wykot zmarnują, albo pogryzą, zjedzą. Więc masakra. Tutaj też trzy trusie. Jeden taki fajny, ciemny, jak już widzicie tam. To bardziej w samca poszedł. Tutaj te dwa to raczej w samiczkę. Ten jest taki mieszany. Nie bój się, truśka. Ona jest wariatka trochę, więc na nią muszę uważać. To są z 17... Czekajcie, z 17? Chyba z 17 grudnia, albo z 15. Ładnie odchowane, nie? Samica jest nerwus, ale ładnie odchowuje te króliczki. Popatrzcie, jakie kluski. Więc sami widzicie, drodzy widzowie, nie ma zbyt dużo królików w tym roku. A przynajmniej z tego pierwszego miotu. No niestety. Jakoś to tak kurczę jest z tymi belgami, że dużo jest zmarnowanych tych, że tak powiem, turnusów rozrodczych u samic. No, ja obrządki wykonałem. Przez te mrozy co prawda schodzi mi dwa razy dłużej z tym odmrażaniem poideł. No, ale ma się to ku końcowi ponoć. Mam nadzieję, że tym razem meteorolog się nie pomyli i że będzie wszystko dobrze. Ja za dzisiaj, drodzy widzowie, dziękuję. I co? Widzimy się na lewiku w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!